Dzień dobry, Agnieszka Dechnik, wolontariusz Fundacji Profesora Skarżyńskiego Słyszę. Dzisiaj witam na podsumowaniu naszego dyżuru eksperta. Witam naszego eksperta. Dziś jest nim pani Iwona Molenda-Detyna, naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, Departament Podatków Dochodowych przy Ministerstwie Finansów. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Przez minione dni na skrzynkę fundacji wpłynęło bardzo dużo zapytań. Nasze zapytania podzieliłam tematycznie i rozpoczynamy od takich informacji ogólnych. Czym jest ulga rehabilitacyjna? Co to takiego? Proszę państwa, ulga rehabilitacyjna jest to preferencja podatkowa dla osób z niepełnosprawnościami lub osób mających na utrzymaniu takie osoby bliskie. Polega ona na zmniejszeniu podstawy opodatkowania, jeżeli dana osoba ponosi wydatki na, ogólnie rzecz biorąc, cele rehabilitacyjne, zatem dzięki uldze możemy zapłacić niższy podatek. Jak ją rozliczamy? W jaki sposób? Tak jak wszystkie ulgi podatkowe, ulgę rozliczamy składając roczne zeznanie podatkowe. Przypominam, że akcja rusza 15 lutego, akcja rozliczeniowa podatku za 2022 rok. W tym roku skończy się 2 maja, bowiem 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. Także ulgę wykazujemy składając roczne zeznanie podatkowe. Przypominam, że możemy je złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-deklaracje albo za pomocą też bardzo fajnego instrumentu Twój e-PIT. Z tym, że uprzedzam, że Twój e-PIT jest w zasadzie przeznaczony dla osób, które rozliczają swoje dochody za pośrednictwem płatnika, na przykład pracodawcy. Ale zachęcam państwa do złożenia zeznania podatkowego właśnie w formie elektronicznej. To bardzo ułatwia sprawę. Kiedy możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? W jakich sytuacjach? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystamy, kiedy jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, czyli mamy przyznaną grupę. Jeden stopień niepełnosprawności. Możemy z niej też skorzystać, o ile mamy takie osoby na utrzymaniu, bliskie osoby, na przykład dzieci, rodziców, o ile osoby te oczywiście nie osiągają zbyt niskie dochody, żeby móc samemu skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Co możemy rozliczyć w takiej uldze? Katalog wydatków podlegających odliczeniu jest ściśle określony. Jest on bardzo szeroki. Jest uregulowany w artykule 26 ustęp 7a. Ja teraz tylko może przeczytam państwu przykładowo, co można w ramach ulgi odliczyć. Otóż można odliczyć wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Możemy odliczyć zakup, naprawę oraz najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, albo na przykład wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, czy nawet na leki. Zachęcam do zapoznania się z tym z katalogiem, a gdzie go znaleźć, to pewnie państwu jeszcze powiem na końcu. Jednym z pytań tutaj, które wpłynęło na naszą skrzynkę, było takie pytanie, czy będąc na świadczeniu pielęgnacyjnym na córkę, mąż pracuje na umowę o pracę, co mogę i ile mogę rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Świadczenie pielęgnacyjne jest dochodem zwolnionym z opodatkowania, zatem w tym przypadku po prostu nie będzie podstawy do odliczenia ulgi dla dzieci. Powiem, w tym przypadku w ogóle nie składa się zeznania podatkowego. Natomiast w sytuacji, kiedy mąż osiąga dochody z pracy, to oczywiście w tych dochodach z pracy będzie mógł uwzględnić ulgę rehabilitacyjną. Co podlega odliczeniu, tak jak powiedziałam, katalog wydatków jest bardzo szeroki, dotyczy on przede wszystkim
wydatków poniesionych na jakby konkretną niepełnosprawność. No właśnie, może być to na przykład aparat słuchowy. Myślę, że to akurat to Państwa z uwagi na Państwa fundację najbardziej interesuje. Także wydatki na aparat słuchowy, na wszelkie inne, na baterie do niego, czy inne niezbędne urządzenia, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu tego aparatu. Czy to prawda, że w PIT można rozliczyć zakup aparatów słuchowych? Jeśli tak, to co jeszcze możemy rozliczyć? No właśnie przed chwilą odpowiedziałam na to pytanie. Tak, oczywiście możemy odliczyć wydatki na aparat, baterie, jakieś kabelki, opaski, no wszystko to, co służy prawidłowemu funkcjonowaniu i wygodzie też tej osoby, która go używa. Czyli na przykład, jeżeli nasze dzieci korzystają z procesorów mowy czy procesorów dźwięków, też tak nazywanych, i te aparaty pozwalają im słyszeć, to również te wszystkie urządzenia, które pomagają im słyszeć, można odliczyć sobie od podatków, uldze rehabilitacyjnej. Tak, jak najbardziej tak. Czy wypełniając PIT można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup laptopa i czy trzeba mieć jakieś dokumenty poza fakturą za jego zakup, żeby wydatek został zaakceptowany przez Urząd Skarbowy? Proszę Państwa, dobrze, że pada to pytanie, bowiem zakup takiego zwykłego laptopa, którego może każdy kupić, nie podlega odliczeniu. Nie jest to bowiem urządzenie i narzędzie techniczne, jakby ułatwiające niezbędne przy danego rodzaju niepełnosprawności. Jest to po prostu powszechne urządzenie, a w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczamy tylko te urządzenia i narzędzia techniczne, które są jakby zindywidualizowane. Zatem jeżeli ktoś kupuje laptopa z jakimiś specjalnymi funkcjami dostosowanymi do danej niepełnosprawności, to tak, taki zakup tego laptopa będzie podlegał odliczeniu. Natomiast zakup zwykłego laptopa przeznaczonego powszechnie dla wszystkich osób niestety nie podlega odliczeniu. Czy baterie można odliczyć od podatku? To już odpowiedziałyśmy na to pytanie. Tak, można. Czy w części na przykład cewka, kabel, aqua, czyli te wszystkie udogodnienia do korzystania z aparatu w wodzie, akumulatorki, to też jak najbardziej. A czy ubezpieczenie procesorów i nie. aparatów? Niestety nie. Tak, ubezpieczenie nie jest tytułem, wydatek na ubezpieczenie nie jest tytułem, który podlega w tej chwili odliczeniu. Niemniej jednak może jest to jakiś postulat de lege ferenda, który powinniśmy może uwzględnić. Także postuluję, zgłaszajcie do nas Państwo propozycje, być może ustawodawca w najbliższym czasie zdecyduje się na rozszerzenie również o ten wydatek katalogu. Myślę, że sporo osób by skorzystało z tego, bo nie jest to mały koszt w ciągu roku. Kolejne pytanie, co można odliczać oprócz komputera, baterii do aparatów słuchowych? Pomoce edukacyjne, zabawki, radioodtwarzacz, drukarka, czy coś jeszcze oprócz tych wymienionych? Czy jest jakaś konkretna lista, co można odliczać w przypadku osób z wadami słuchu? Tutaj też już częściowo odpowiedziałyśmy na to pytanie. Tak, i może przy tej okazji warto wyjaśnić, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie podlegają odliczeniu zwykłe przedmioty AGD i RTV. Czyli muszą to być zawsze wydatki jakby przystosowane do, czy muszą być przedmioty, które są przystosowane do potrzeb danej osoby i do potrzeb konkretnie jej niepełnosprawności. Dlatego katalog wydatków podlegających odliczeniu jest sformułowany rodzajowo, nie jest to jakaś lista zamknięta. I nie jest to także każde urządzenie, które służy danemu rodzaju niepełnosprawności, aby polepszyć komfort życia osoby niepełnosprawnej, podlega odliczeniu. Ale tak jak już powiedziałam, katalog jest sformułowany rodzajowo, natomiast nie ma to listy przedmiotów, które podlegają odliczeniu. Byłoby to po prostu niemożliwe. Życie jest bardzo bogate, ciągle powstają nowe urządzenia, także ustawodawca celowo tak po prostu sformułował ten katalog.
Kolejne pytanie. Jestem osobą słabosłyszącą obuusznie, aparat słuchowy i implant ślimakowy. Od wielu już lat posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na czas nieokreślony. W ubiegłym roku ubiegałem się jako osoba niepełnosprawna o dofinansowanie sprzętu elektronicznego w ramach programu Aktywny Samorząd. Dostałem dofinansowanie do laptopa plus moja dopłata około 20% jego wartości. Czy powyższą kwotę dopłaty do komputera mogę odliczyć od podatku w PIT-ie rocznym w uldze dla osoby niepełnosprawnej? No, wydaje mi się, że już też troszeczkę odpowiedziałam na to pytanie. Jeżeli jest to laptop z jakimiś szczególnymi funkcjami właśnie adresowanymi dla danej niepełnosprawności, to oczywiście tak. Jeżeli jest to zwykły laptop, to jego zakup nie podlega odliczeniu w ramach ulgi. Kolejne pytanie, czy w ramach ulgi podatkowej można odliczać aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne, baterie oraz specjalne plastry i opaski do ich mocowania? Tu też odpowiedziałyśmy na to pytanie już, tak, że tak. Kolejne pytanie, czy mogę odliczyć od dochodu zakup słuchawek? Jest to według broszury, tutaj nasz pytający wskazuje, jest to urządzenie ułatwiające wykonywanie czynności życiowych niedosłyszącego, nie będące wyrobem medycznym ani sprzętem gospodarstwa domowego. Służy do słuchania z telewizora, radia, komputera, czyli w sytuacjach, w których słyszący słucha urządzenia z głośników bez słuchawek. Jeśli słuchawki będą bardzo drogie, to czy Urząd Skarbowy zakwestionuje odliczenie, bo to bardzo drogie audiofilskie słuchawki z najwyższej półki przeznaczone są dla muzyka lub melomana o znakomitym słuchu, a nie dla niedosłyszącego. Jak w takim przypadku, kiedy mamy te sprzęty z bardzo wysokiej półki, drogie, czy one mogą być odliczone w tej ulce? Tutaj nie ma znaczenia cena, bo chyba jeszcze to nie wybrzmiało, że w wielu przypadkach, znaczy właściwie ulga rehabilitacyjna nie jest limitowana. Zatem wydatki na cele rehabilitacyjne i służące pomocy osobie niepełnosprawnej podlegają odliczeniu bez względu na ich wysokość. Ale po raz kolejny podkreślam, zwykłe takie słuchawki audiofilskiej bez przystosowania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej nie podlegają odliczeniu. Także nie wiem, o jakie słuchawki dokładnie w tej sytuacji chodzi, natomiast jeszcze raz podkreślam, zwykłe słuchawki bez specjalnego przystosowania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej nie stanowią podstawy do odliczenia. Przechodzimy do tematów samochodu i paliwa, bo tych pytań też było bardzo dużo i to zawsze budzi jakieś tam wątpliwości. Czy paliwo można odliczać? Czy należy zbierać faktury, jeśli wydatki na samochód, paliwo, eksploatację są dużo większe niż podany limit ulgi na samochód? Tu wskażemy zaraz, jaka jest ta kwota i jak jest to wtedy rozliczane. Dobrze, że pada pytanie o paliwo, bo przy tej okazji właśnie mogę też coś więcej powiedzieć na temat tak zwanych ulg ryczałtowych w uldze rehabilitacyjnej. Otóż w trzech przypadkach ustawodawca przewidział odliczenie ryczałtowe, czyli możemy odliczyć kwotę 280 zł w trzech sytuacjach, w sytuacji używania samochodu, w sytuacji posiadania psa przewodnika i w sytuacji, kiedy wynajmujemy przewodnika dla osoby na przykład niewidomej. To w każdym z tych przypadków odliczeniu podlega kwota bez względu na wysokość poniesionego wydatku 2,280. W przypadku aut, też warto to podkreślić, obecnie ustawa przewiduje możliwość skorzystania z ulgi jakby bardzo szeroko, czyli wystarczy, że osoba użytkuje auto, no, dojeżdża nim do pracy, do sklepu. Kiedyś odliczenie przysługiwało tylko w przypadku dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne. Teraz nie musimy się tłumaczyć, gdzie jedziemy, ulga się należy. Ważne, że musimy być właścicielem samochodu i ponieść jakikolwiek wydatek. Zatem nie musimy zbierać faktur na paliwo. Takim udokumentowanym, znaczy takim dowodem stwierdzającym poniesienie wydatku może być każda. Na przykład ubezpieczenie auta, czy wydatek na naprawę auta, czy nawet właśnie faktura za paliwo.
Ubiegła trochę Pani moje kolejne pytanie, bo tutaj przeczytam. Czy biorąc fakturę do rozliczenia w PIT za paliwo, musi być na niej numer rejestracyjny auta, czy tylko dane dziecka? Fakturę czy paragony powinny być wystawione na osobę, Właśnie, która się rozlicza? tak jest, dokładnie na osobę, która chce rozliczać, musi być, jeżeli ta faktura ma być właśnie dowodem, aczkolwiek tak jak powiedziałam, nie musi, no to wystarczy, że będą na niej dane osoby, która zakupiła to paliwo i która oczywiście będzie korzystać z ulgi, kwotę wydatku, no i oczywiście od kogo kupiła, no ale to zawiera każda faktura takie dane. Ulga na samochód. Ile razy można odliczać ulgę na samochód? Jeśli w jednej rodzinie 2 plus 2 wszyscy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 4 razy 2280 czy tylko 2 razy 2280 zł, jak jest to rozliczane w przypadku jednego samochodu, a jak gdy ktoś ma dwa samochody w rodzinie? Ulga w zryczałtowanej kwocie przysługuje podatnikowi, który ma prawo do ulgi. Bez względu na to, czy on sam jest osobą niepełnosprawną, czy ma na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną. Zawsze możemy odliczyć tylko 2280. Nawet jeżeli mamy dwa samochody, też nam przysługuje tylko ta zryczałtowana kwota. Kolejne pytanie. Jak to jest z ulgą na samochód? Czy żeby z niej skorzystać, muszę być współwłaścicielem auta, pomimo tego, że właścicielem jest mój mąż? Nie obowiązuje wspólność majątkowa, tu pani pisze. Tak, zawsze musimy być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, przy czym nie jest w tym przypadku istotne, że w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany na przykład tylko jeden ze współmałżonków. Jeżeli samochód ten nie jest objęty odrębnością majątkową, to w domniemaniu jest to też również współwłasność drugiego współmałżonka i w takim przypadku też z ulgi można skorzystać. Kolejne pytanie, czy gdy rozliczam ulgę na dowóz samochodem na rehabilitację, samochód musi być na mnie zarejestrowany? No to już też odpowiedziałyśmy Tak, na to odpowiedzieliśmy, pytanie. że nie musi być tak. Kolejne pytanie, mamy jedno dziecko z implantami, jedno auto, oboje pracujemy z mężem, więc oboje jesteśmy podatnikami. Czy tą ulgę można odliczyć, czy może odliczyć jedno z nas, czy mogę odliczyć i ja, i mąż? Rozliczamy się wspólnie. Jakby sposób rozliczenia podatników, czy wspólnie, czy oddzielnie, nie ma znaczenia w takiej sytuacji, ponieważ dziecko jest na utrzymaniu, domyślam się, obydwojga rodziców, to zarówno mama, jak i tata mogą odliczyć sobie po 2280 zł. Ta sama pani pyta jeszcze, czy może odliczyć całość kosztów turnusu, bo faktura jest wystawiona jedna, nie ma rozgraniczenia na dziecko i rodzica, a gdzieś spotkała się z interpretacją, że tylko można odliczyć koszty dziecka. Na szczęście niedawno, bo w 2021 roku doprecyzowaliśmy przepisy i w tej chwili już nie budzi wątpliwości, że wydatki na turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna podlegają odliczeniu. Kolejne pytanie też o turnusach. Czy wyjazdy na turnusy lub kolonie dzieci z niepełnosprawnościami można rozliczyć w PIT? Jakie dokumenty potrzebujemy? Wydatki na turnus rehabilitacyjny, na kolonie dzieci niepełnosprawnych jak najbardziej podlegają odliczeniu. Wydatek, tak jak już, znaczy odliczenie nie jest limitowane. Potrzebujemy dokumentu, z którego by wynikało, kto poniósł wydatek. Oczywiście musi być to osoba, która będzie to odliczała, komu zostało to zapłacone i jaka kwota. I kolejne pytanie też o ośrodki turnusy. Jakie warunki musi spełnić ośrodek, aby pobyt w nim można było odliczyć od podatku? Jaka musi być długość takiego pobytu? No, przepisy podatkowe nie regulują tej kwestii, bo to są już jakby postanowienia przepisów okołomedycznych, także my mówimy, znaczy nasze przepisy mówią tylko, że odliczeniu podlega odpłatność na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej i zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a także zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Także definicji tych placówek to już należy szukać w odpowiednich regulacjach z zakresu zdrowia. Natomiast po raz kolejny powtórzę, że nie jest wymagany minimalny pobyt na turnusie czy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, żeby wydatek z tego tytułu podlegał odliczeniu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za w ogóle cały tydzień naszego dyżuru. Przeczytałam już wszystkie pytania, choć nasunęło mi się jeszcze jedno, które być może zadam, żeby tutaj rozjaśnić rodzicom jeszcze ewentualnie kwestie, bo podejrzewam, że po odsłuchaniu naszego spotkania pewnie wpłynęłoby takie pytanie, czy jeżeli mam faktury za turnusy, mam i chcę odliczyć na przykład ulgę za dowozy, za paliwo, za eksploatację auta, czy te faktury mogę ze sobą sumować, czy zawsze jest to kwota limitowana? Nie, zawsze jest to kwota limitowana, zatem odliczymy 2,280 bez względu na to, czy w roku podatkowym ponieśliśmy wydatek, nie wiem, 3000 z tytułu użytkowania samochodu, czy na przykład tylko 50 zł. No to oczywiście jest to kwota dość mała, tak? Ale tutaj nie sprawdzamy, nie dokumentujemy wysokości faktycznie poniesionego wydatku, tylko po prostu musimy w razie jakiejś czynności sprawdzających udokumentować, że podnieśliśmy jakikolwiek wydatek. Czyli na przykład właśnie ubezpieczenie auta, bo przecież OC zawsze płacimy raz do roku. Dziękuję Pani Iwono bardzo serdecznie. Ja również bardzo. Wspomnimy o naszych tutaj wskazówkach, stronach internetowych, które Pani ma tam pewnie gdzieś schowane. Można szukać informacji na stronie. Właśnie, chciałam Państwa zachęcić. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Tak. Tam właśnie, tu jest ścieżka dojścia do materiału informacyjnego opracowanego przez nas, takiego no, napisanego w przyjaznym języku. Nie chcemy Państwa odsyłać do ustawy. Napisaliśmy, została przygotowana broszura informacyjna o uldze rehabilitacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.